Siema! Dzisiaj sobie otworzymy w ciemno saszetkę z minifigurką z Disneya na stulecie Disneya. Lego wydało minifigurki, saszetki z minifigurkami. W ciemno sobie losowo otworzymy. Zamówiłem sobie na Allegro tak losową minifigurkę i otwieramy. Ciekawe, co mi tu wypadnie. Tu widzicie, co może być. Tak. Otwieramy. I co będzie? Co będzie? Nie widzę, co jest. Co jest? Jakaś peleryna? No, wypadaj. Co to jest? Aha, taki... Takie coś. Okej. Okay. To otwieramy i układamy. Otworzymy sobie jeszcze tą ulotkę. I co tu mogłem trafić jeszcze innego? Takie mogłem trafić. Trafiłem tego dżentelmena, tak. A tu mogłem trafić myszkę Miki i inne postacie z Disneya, tak. Ale nieźle. Fajna minifigurka. Sobie ją założymy. Złożymy. Tak, to tak. Jest tu jakaś instrukcja, jak to złożyć? Nie ma. A jakoś sobie poradzę. Tu to tak. I chyba tak. Chyba tak to będzie. Albo to jest kołnierz. Są dwie główki, nie ma. Jedna minka tylko. Ok. Kapelusik. I taka śmieszna żaba. Czy co to jest? No. Z parasolką. Różową. Nie znam się na Disneyu za bardzo. Nie jestem za wielkim fanem. Nie wiem, co to za postać, z jakiej bajki. Ale okej, może być. I tak się prezentuje minifigurka. Ładna. Dobra, to co? Jeszcze ją damy na podstawkę. Disney 100. Disney 100 i tak się prezentuje. To co? Otworzyliśmy saszetkę, trafiliśmy taką żabkę. Czy co to jest? I co? Będę się z wami żegnał. Może otworzę inne saszetki z minifigurkami w ciemno. Ale zobaczymy. To co? Standardowo. Podobało się? Łapeczka w górę, komentarz, subskrypcja. Co tam chcecie? Tu jeszcze widok na miasto. Tak. I na razie. Narka.